Wtorek, 5 kwietnia, rozpoczynamy Telefakty. Michał Mędak, zapraszam. Ostatni taki sprawdzian. Dla mnie też sprawiała problem matematyka. Wyjątkowo jednogłośne obrady Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dla mnie jest dwójka, jest oczkiem w głowie, dlatego że jest w dobrej, stabilnej sytuacji. Niech szczezną mężczyźni, wystawa, którą warto zobaczyć. Mężczyźni są gatunkiem gorszym swej słabości fizycznej, pierdołowatości decyzyjnej. To pierwszy tak poważny egzamin w życiu uczniów. Szóstoklasiści pisali dziś sprawdzian weryfikujący ich wiedzę. Najtrudniejsza okazała się być matematyka. Jak zwykle nie obyło się bez stresu. Hubert i Aleks, uczniowie publicznej szkoły podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim, tuż po sprawdzianie szóstoklasistów, mogli odetchnąć z ulgą. Przyznają, że emocje towarzyszyły im od samego początku. No był stres, bo to jest taki ostatni test już, jaki będą ogólnie szóstoklasisty pisać, bo już potem nie będzie takich testów. No to był stres. Bardzo ważny moment w naszym życiu. Denerwowałeś się? Trochę, ale bardziej chyba pani się denerwowała. Na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego do sprawdzianu szóstoklasistów mogło przystąpić ponad 550 uczniów, z czego 491 uczy się w szkołach prowadzonych przez gminę. Sprawdzian rozpoczął się o godzinie 9, trwał 80 minut. Dyslektycy mieli czas wydłużony do 120 minut. W tej części sprawdzane były wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz matematyki. Druga część egzaminu dotyczyła języka obcego. Po raz pierwszy w murach nowej szkoły, w której jesteśmy od września 2015 roku, przebiegał bez większych problemów. Wszystko było prawidłowo przygotowane. Uczniowie napisali w określonym czasie sprawdzian. Na wyniki będziemy czekać. Uczniowie zgodnie twierdzą, że egzamin nie należał do łatwych. Najwięcej trudności sprawiła matematyka. Średni był egzamin, co było trudne. Wypracowanie miałem trochę problemy i chyba z zadaniem przedostatnim. Średni był taki, pół na pół był. A co sprawiało trudności? Matematyka. Dla mnie też sprawiała problem matematyka. No te zadania otwarte tylko, a polski był łatwy. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Edukacji Narodowej, w tym roku uczniowie klas szóstych sprawdzian pisali po raz ostatni. Wyjątkowo spokojnie przebiegały wczorajsze obrady Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Radni przegłosowali jednogłośnie wszystkie przedłożone projekty uchwał. Wczoraj radni Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zasiedli do obrad, podczas których podjęli m.in. uchwałę w sprawie gminnego programu wspierania rodziny w gminie Ostrowiec na lata 2016-2018, a także podjęli decyzję o przedłużeniu czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Tym samym radni jednomyślnie zdecydowali, że w tym roku ceny wody i ścieków nie wzrosną. Dla mnie spółka Wójka jest oczkiem w głowie, dlatego że jest w dobrej, stabilnej sytuacji i jest w rękach 100% miasta. Są przykłady samorządów w Polsce, które sprzedały swoje spółki wodociągowe i tam ta cena wody jest jedna z najdroższych. Ja chcę przypomnieć na przykład też przykład innych gmin, nawet naszego sąsiedztwa, które dopłacają bardzo duże pieniądze do ścieków czy do wody, żeby mieszkańcom ulżyć. My w tej chwili możemy powiedzieć, że cena ścieków i cena wody w Ostrowcu Świętokrzyskim jest na bardzo przyzwoitym poziomie i jest jedną z najniższych w naszym województwie. Podczas sesji Rady Miasta w punkcie interpelacje w związku z nadejściem wiosny i rozpoczęciem sezonu rowerowego radni w tej kwestii podjęli kilka tematów. Radny Włodzimierz Stec prosił m.in. o ujednolicenie oznakowania ścieżek rowerowych. Ujednolicenie oznakowania ścieżek rowerowych, jak najbardziej za. Uważam, że to słuszna inicjatywa. Na wszystkich naszych gminnych drogach jesteśmy w stanie to ekspresownie wykonać. Myślę, że naczelnik Kowalski z naszym gminnym przygotują się i to jest do zrealizowania.
Kolejne interpelacje w sprawie rowerów, a dokładniej długości ścieżek rowerowych znajdujących się przy drogach powiatowych oraz utworzenia w Ostrowcu rowerowych stacji naprawczych zgłosił radny Kamil Stelmasik. Chciałbym zwrócić się do pana prezydenta o zabezpieczenie niewielkiej kwoty, bo to może być około 12-13 tysięcy złotych w budżecie miasta, a chodzi mianowicie o ustawienie w naszym mieście minimum 4 punktach tzw. stacji naprawczych rowerowych. Koszt takiej jednej stacji to około 3000 zł. Ja taką kalkulację mogę przedstawić, bo już zrobiłem z firmą, która to zajmuje się tym. To jest stacja rowerowa, która naprawcza, która mogła być ustawiona powiedzmy na Gutwinie, na ulicy Iwrzeckiej, w okresach parku miejskiego czy w dolnej części miasta z pełnym wyposażeniem, klucze, narzędzia, pompka itd. A służyłaby wszystkim mieszkańcom, rowerzystom do robienia. Pomysł utworzenia takich stacji spodobał się prezydentowi, a co więcej, Jarosław Górczyński zaproponował radnym wspólną wycieczkę rowerową. Bardzo dobra inicjatywa i myślę, że znajdziemy w budżecie te 12 tysięcy i uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, aby taką drobną inwestycję w postaci 4 punktów stacji naprawczych rowerowych na terenie naszego miasta zainstalować. Ja z tego miejsca to mam następującą propozycję. W imieniu własnym, ale i siedzącej obok pani wiceprezydent Marzyny Dębniak zapraszam wszystkich państwa na wycieczkę rowerową ulicami naszego miasta, żebyśmy mogli zobaczyć, w których miejscach te punkty zrobimy. Poza tematem rowerów radni poruszyli także kwestie dziur w jezdniach, możliwości poprawy infrastruktury parkingu przy szpitalu, utworzenia zwierzę ciśnień na kolonii robotniczej, wieży widokowej, czy zakupu systemu wystawienniczego, którym być może niebawem będzie mogło pochwalić się Miejskie Centrum Kultury. Miejskie Centrum Kultury złożyło wniosek do ministra kultury, w którym między innymi jednym z zakupów był zakup systemu wystawienniczego, jakiego typu zobaczymy. Wniosek opiewa na kwotę 264 tysiące, wkład własny to 100 tysięcy, w związku z tym na pewno ten system zostanie zakupiony. Ponadto mają zostać rozwiązane problemy zespołów muzycznych, które nie mają dogodnego miejsca na odbywanie prób. Powstanie także studio fotograficzno-filmowe. Projekt zakłada też zakup sceny mobilnej. Jedna z najbardziej skandalizujących wystaw grupy artystycznej Łódź Kaliska miała swoje miejsce w Ostrowieckiej Galerii Fotografii. Jak twierdzą znawcy, tę wystawę ponoć warto zobaczyć. Mężczyźni są gatunkiem gorszym swej słabości fizycznej, pierdołowatości decyzyjnej. Te słowa to fragment manifestu futurystycznego, którego autorami są członkowie grupy Łódź Kaliska. Ile to będzie? 400 lat. Nie 400, a prawie 40, bo awangardowa grupa artystyczna Łódź Kaliska istnieje od 1979 roku. Tworzą ją czterej panowie: Marek Janiak, Adam Rzepecki, Andrzej Świetlik i Makary Andrzej Wielogórski. Działaliśmy artystycznie pojedynczo jeszcze wcześniej, a urodziliśmy się jeszcze wcześniej, bo założyliśmy tą grupę jako już w średnim wieku goście. Do Ostrowca grupa przyjechała ze swoim cyklem o nazwie Niech Szczezną Mężczyźni, przedstawiającym 14 wielkoformatowych fotografii. Ich bohaterkami są nagie kobiety wykonujące typowo męskie zawody. To jest obraz świata i idealnego, czyli idealny świat, a idealny świat jest wtedy, kiedy nie ma w nim w ogóle facetów. Świat bez mężczyzn jest naprawdę piękny, takim, w którym są same kobiety. Wystawa jest uznawana za jedno z najbardziej skandalizujących przedsięwzięć Łodzi Kaliskiej. Artyści nie ukrywają swojego zamiłowania do płci pięknej, choć ich praca twórcza koncentruje się wokół wielu tematów. Jednak za każdym razem styl fotografii jest satyryczną oceną rzeczywistości. Ta rzeczywistość jest śmieszna, albo aż tak makabryczna, że aż śmieszna. Przez lata swojej działalności grupa funkcjonowała w podziemiu artystycznym, krytykując komunistyczne struktury państwa. Ogromna ilość czasu żyliśmy w czasie, kiedy panował w Polsce realny socjalizm. To trudno było nie reagować na absurdalną rzeczywistość w sposób absurdalny. O sobie mówią, że są hedonistami, ale prowokacje i happeningi, które zdarzają im się przy okazji prezentacji swoich cykli, to nie tylko dobra zabawa. Bardzo lubię wychodzenie poza kadr. Jeszcze raz to zrobię, teraz na boku. Ja bardzo lubię na przykład, a koledzy też zresztą,
poważną pracę, no bo tak naprawdę jesteśmy niesłychanie serio. Wernisaż wystawy Niech strzezną mężczyźni był jednym z wydarzeń z okazji 20-lecia istnienia Galerii Fotografii Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa, gimnazjum oraz szkoła przysposabiająca do pracy, dysponuje wolnymi miejscami. Do Zespołu Szkół Specjalnych przy ulicy Iłżeckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim mogą uczęszczać osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim, a także z zespołami neurologicznymi i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zespół Szkół Specjalnych dysponuje jeszcze wolnymi miejscami. W skład zespołu wchodzą szkoły. Szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła przysposabiająca do pracy. Zapewniamy opiekę i naukę od 6 do 24 roku życia. W zespole funkcjonują również grupy rewalidacyjno-wychowawcze dla osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, w których uczniowie mogą przebywać do 25 roku życia. Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim ma do zaoferowania szeroką gamę zajęć rewalidacyjnych. Stymulacja polisensoryczna, integracja sensoryczna, muzykoterapia, plastykoterapia, terapia wad mowy, uspołecznianie, usprawnianie technik szkolnych, terapia manualna. W naszej szkole organizujemy szereg zajęć pozalekcyjnych, w których uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania. Szkoła zapewnia indywidualne podejście do każdego dziecka. Możliwe jest to dzięki małej liczbie osób w danych grupach. Klasy w naszej szkole liczą od 6 do 8 uczniów, natomiast grupy rewalidacyjne od 2 do 4 wychowanków. Uczniom, których rodzice pracują, zapewniamy opiekę świetlicową w godzinach od 6.30 do 15.30. Dzięki odpowiednio wyposażonym salom i wykwalifikowanej kadrze uczniom oferowane są najlepsze warunki rozwoju. Przygotowujemy naszych uczniów, naszych wychowanków do w miarę samodzielnego funkcjonowania w życiu społecznym, w codziennym życiu. Mamy pięknie urządzoną pracownię gospodarstwa domowego. Przygotowujemy naszych uczniów do samodzielnego wykonywania prostych czynności, a to nie jest prostą sprawą dla naszych podopiecznych. Postępy w rozwoju dzieci, które uczęszczają do zespołu szkół specjalnych, u każdego indywidualnie, w różnym czasie, ale zawsze są zauważalne. Rodzice zauważają te postępy dosyć szybko, nawet po 2 tygodniach, bo przychodzą do nas dzieci ze szkół masowych, czy po podstawówce, do gimnazjum, czy do szkoły przysposabiającej. Te dzieci są takie wyciszone, wycofane, wręcz zalęknione, a my pierwsze dni pobytu takich dzieci to organizujemy im tak, aby poczuły się w naszej szkole bezpieczne, żeby czuły się wartościowe. Bazujemy na mocnych stronach dziecka i u niektórych uczniów to już po 2 tygodniach widać postępy, że to dziecko nie już jest takie spięte, nie jest to taka szara myszka wycofująca się, tylko nabiera pewności siebie po pobycie w naszej szkole. Szczegółowe informacje na temat szkoły i działań w niej podejmowanych można znaleźć na stronie internetowej placówki bądź na profilu facebookowym. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu Telefaktów. Ja żegnam się z Państwem, życząc miłego wieczoru i zapraszam na Telefakty, które tradycyjnie już jutro o 17.30.